duple, do przodu, drabiny do tyłu, tak? Niech się do przodu wyści, do tyłu. Poczekajcie, no dobra, zobaczycie, czy ktoś się nie zostało. Moja grupa całość, to moją komendę. Baczność! Grupa zboczni. Witam was, drodzy kadeci, na terenie Fortu Gerharda, gdzie przyjdziecie sobie przygotowane, bo około 6,5 godziny szkolenie wojskowe. Zanim to nastąpi, wypadałoby się jednak jakoś przywitać, jednak nie przywitamy się po cywilnemu. Hejka, elo, żółwikio, dzień dobry. Tylko po wojskowemu, kiedy ja powiem do was czołem, kadeci, kadeci głośno i wyraźnie odpowiadają z wami czołem. Panie kapral, odpowiadają wszyscy. I to bardzo głośno, bez wyjątku. Zbieramy patrzę głos, komisarz oddycha, żeby nie wybuchnąć. I głośno. Czołem, kadeci! Może być, kierunki znają? Nie. No właśnie też mi się tak wydaje. Podnosimy lewą rączkę do góry. A tak, nie znaczy, to jest ta. Podnosimy i trzymać. Powtarzacie głośno i wyraźnie za mną. Top. 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 Stop. Jest. Jest. Moja. 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 Lewa. Lewa. Rąsia. O, proszę, rąk się do prawej, przejdziecie później, ponieważ za dużo informacji raz nie przyzwoicie. Grupa baczność, grupa spocznij, grupa w lewo zwrot. Gdzie jest lewo? Tam jest lewo masakra. No może za pomocą jeszcze biletów i pieniędzy, co? Podpowiem, zaczyna się to na literkę W. Wolna wola. No za pomocą wolnej woli dostaje się do domu, pogratulować tylko. Pomocą wejścia cholery jedne, czyli tamtą groblą komunikacyjną za państwem. Bajorko po lewej i po prawej, jak to się fachowo nazywa? Fosa. To w takim układzie czego brakuje, żeby przejść? Mostu. A jakiego mostu? Zwodzonego. Czy wszyscy tutaj zgromadzeni wiedzą, jak most zwodzon działa? Tak. Wiedzą? Tak. Chodź tam do... Tak. Chodź tam, stań sobie tutaj obok mnie. Nie bój się, chyba nic się nie stanie. Agnieszka będzie naszym mostem zwodzonym i zaprezentuje, jak w praktyce most zwodzon działa. Czy zwodzi się, rozwodzi, zaprezentuje. A tam pokażę, bo ja wiem, jak działa. Pokażę. Nie wiem. No dobra, pomogę. Zrobi rączki w ten sposób. Teraz most jest zamknięty czy otwarty? Otwarty. Otwarty. Żołnierze mogą przemażerować? Jak ci wojsko odpowiada? Tak jest. Można przemażerować? Nie. Można przejechać? Nie. Można Agnieszkę podeptać? Nie. No można, jak otwarta. Zamknij się teraz. Zobacz, się podnosi. No. Nie, druga ręka się podnosi. I to jak tak brzydko na wejściu pokazuje od razu innym, no. Ale zamknij się, zamknij. A żołnierz na górze pilnuje, czy nie? No to pokażę. Nie. No dobrze. Teraz jest zamknięty czy otwarty? Zamknięty. Żołnierze mogą przemażerować? Nie. A co ewentualnie mogą zrobić? Płynąć. Bardzo ładnie. Można. Robimy rączki w ten sposób. No i kadetce za odwagę bijemy brawo. Dodatkowo zwiększyć ochronę tego jakże ważnego miejsca. Rusacy wybudowali tutaj ciąg. Latyna. No, latyny, głodnemu chleb na myśli. Wartowni. Kto został w wartowni? Wartownik. Co robił? Spał. W szczególności. Pilnował. A pilnował on właśnie tamtego wejścia za państwem, ponieważ jest to jedyne wejście i wyjście z naszego fortu. Jako że Prusacy. A Prusacy to jaki naród? Naród niemiecki jest to ogólnie naród dość oszczędny, żeby nie powiedzieć skąpym, więc w czasie pokoju w wartowniach z kolei. Co wybudowano? Proszę? No co, no tutaj co ty? Latryny. A latryny, co to są latryny? Bardzo ładnie powiedziane, a ponoszą są to stare, miardzące, wojskowe kible, w skrócie tak zwane sracze. I teraz pytanie, jak w tamtych czasach dzieliły się toalety? Męskie, damskie w takich czasach, no nie do końca, czyli właśnie na część dla oficerów oraz szeregowców. I teraz pytanie do państwa, oficerowie, czyli ci ważniejsi, zasiadali bliżej wejścia i wyjścia w bramce numer 1, czy w bramce numer 2, w tak zwanej oazie ciszy i spokoju. Kto jest za dwójeczką w oazie ciszy i spokoju? Rączka do góry, nie bać się, nie gryza. Nie bójcie się, no jak ktoś ma, to proszę. A kto jest za jedyneczką, rączka do góry? No to osoby, które wskazały dwójeczkę, nie bójcie się, pluton egzekucyjny będzie na was czekał. Jak w straczu, co panuje w straczu? Smród. To kto miał się pierwszy ewakuować i zacząć innym wydawać rozkazy? No oficer, więc on znajdował się bliżej wejścia i wyjścia. Tam w jego części dodatkowo znajdowały się ścianki działowe, żeby żołnierz, który szedł do swojej części, nie zaglądał przypadkiem oficerowi gdzie? W oczy z beresiku jeden, będę mu chleb na myśli, co? Bo z tych oczu co nieco można było wyczytać. Za momencie, kiedy tam wszyscy wejdziecie,
poczujecie aromat tego miejsca i właśnie na takim siedzisku sobie przycupniecie, ponieważ nasza stara pruska prawda mówi o tym, że jeżeli ktoś choć na chwilę przycupnie, ma gwarantowane 5 lat zdrowia i drożności jelit. Jednak ostrzegam, papier toltwy się skończył, został ścierny grubozierlisty, więc nie polecam. Grupa baczność, spocznij, grupa w prawo zwrot. Grupa od Nowego Jorku do Sracza, marsz po nim do kibla. Tu jest kibel, tu jest kibel. Od Nowego Jorku do Sracza, marsz po nim do kibla. Uwaga, tu jest wejście, wyjście. Kolejki w Straczu, nie wskazane w prawo celebry. Wchodzimy prawo. W latach budowy znajdowały się tutaj dwa obiekty. Reddita Fordu, czyli nasz największy budynek, znaczy muzeum, w którym część pewnie już Państwa było. Oraz tak zwana Ostbateria, czyli plac, który znajduje się za tym walem, do którego również niebawem sobie przejdziemy. Natomiast w tym momencie znajdujemy się przed wejściem do prochowni wojennej. Jest to największy skład amunicji na terenie całego naszego fortu. Takich prochowni jak ta, na terenie fortu mamy aż 12. Można pytanie? Nie wiem, można spróbować. 12 prochowni. Dlaczego 12 prochowni na tak relatywnie małym forcie? Bo blisko się do amunicji. To może jeszcze 12 postołów, co? Nie no, tak jak pan pierwszy powiedział. Pierwsze, bezpieczeństwo i dostępność. Gdyby w jednej doszło do eksplozji, po prostu nie było możliwości, że żołnierze nie mieli się czym bronić. A po drugie, dostępność. Gdyby właśnie załóżmy przeciwnik zaatakował z tamtego kierunku, żołnierze nie musieli wytaczać prochu tylko i wyłącznie z jednego miejsca, tylko że tak powiem, proch był pod ręką. Za momencie, gdy tam wszyscy wejdziecie, zanim to nastąpi, panie stają po mojej prawej, panowie natomiast po mojej lewej. Jeżeli ktoś niezdecydowany, może jak najbardziej stać po środku. Teraz zobaczymy, kto jest kto. Utrzymać tutaj całą temperaturę oraz wilgotność powietrza na tym samym poziomie, ponieważ utrzymano tutaj proch czarny strzelniczy. A proch czarny strzelniczy ma to do siebie, że jeżeli jest utrzymany w niezbyt dobrych warunkach, traci swoje właściwości. Bo cały czas to pomieszczenie musiało być wentylowane. Żołnierz, który pilnował tego miejsca, to był tak zwany prochownik. Prochownik nie miał tutaj prawa wejść z jakimkolwiek źródłem światła. Elektryczności wtedy nie było, a wejście tutaj z pochodnią bądź lampą naftową groziło eksplozją. Żołnierz ponadto nie mógł mieć podkutych butów, bo właśnie takim butem się potrze, co się wytworzy? Iskra, która z kolei doprowadzi do eksplozji. Dlatego żołnierz nosił specjalne terminiaki, tak zwane saboty, bądź specjalne ficowe kapcie. Jeżeli mógłbym się tam prosić jeszcze trochę przesunąć, bo tam jeszcze osoby są na wejściu. Jeżeli chciał tutaj dostać prochownik, chciałby dostać pracę, cały 85... Tak. Jeżeli prochownik chciał w tym miejscu dostać pracę, musiał znać na pamięć 85-podpunktowy regulamin. Jak uczono go regulaminu? Po prostu budzono go w środku nocy i pytano o całusieńki regulamin. Od pierwszego punktu do ostatniego, od ostatniego do pierwszego na wyrywki. Jeżeli prochownik nie zrobił choć jednego podpunktu, natychmiastowo w tym miejscu tracił pracę, ponieważ ona była tutaj skrajnie niebezpieczna i odpowiedzialna, ale co za tym idzie też bardzo dobrze? Łatwo. Od godziny 7 do godziny 19:21. W ciągu tego czasu żołnierz miał około 15 minut na odpoczynek. Oficerowie jednak zabierali mu ten czas, każąc podpisać listy do rodzin żołnierskich. I podyktuję teraz Państwu przykładowy taki list. Droga matko, siostro, bracie, wojsku jest fajnie, nikt na nas nie krzyczy! Dużo śpimy, żyjemy, ogólnie jest super. Naturalnie miejscu nie były wcale takie, jak się komuś nie podobało, tylko były dyktowane przez żołnierza, który tutaj stał i prowadził musztrę. I teraz przejdziecie sobie skoczone 3 godziny po musztrę. Grupa baczność, grupa spocznij. Chyba koniec, co? Grupa baczność, spocznij. Pierwszy szereg, 3 kroki na wprost. Ale gdzie? Marsz nie było do tyłu. Pierwszy szereg, 3 kroki na wprost. Gdzie? Do tyłu! Dobra, jeszcze raz. Może się nauczyli. Pierwszy szereg, 3 kroki na wprost. Marsz! A ty nie wiesz, nie zrób. Jesteś wyższy stopnie? Pierwszy szereg, baczność! Gdzie baczność! Tył, zwrot! W lewo zwrot! W prawo zwrot! Tył, zwrot! W lewo zwrot! Tył, zwrot! Prawo zwrot, lewo zwrot, tył zwrot, krok na wprost, marsz! Gdzie jest prosto? Tu jest wprost! Yeah. Pierwszy szereg, odwraca się twarzami do drugiego szeregu i machacie tym cielaczką. Cielaczki naprawdę nie mogą odmachać, a teraz zobaczymy, jak sobie poradzi drugi szereg.
drugi szereg. Baczność! 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 Tył, zwrot! W lewo zwrot! Tył, zwrot! W lewo zwrot! W lewo zwrot! Tył, zwrot! W lewo zwrot! W lewo zwrot! Drugi szereg! Nie ma opasu, no ja się go boję, ja już tyle idę, cześć. Ogólnie nie było tak źle, tydzień temu była taka ekipa, której powiedziałem w tym zwrot, ręce rozłożyli, rzucili na plecy. Więc takie jesteście najgorsi. Jednak zasłużona nagroda was nie ominie. I mamy dwie alternatywy. Idziemy pod górkę i sobie śpiewamy, albo idziemy i ja coś w najnowszym będę wam jeszcze opowiadał. Co wolicie? Opowiadam. To jest za jedyne skórę do góry. To jest za dwójeczką? No dobra, no. Przekonaliście mnie. Chyba baczność, spocznij. Pierwszy szereg, w lewo zwrot. Tu jest lewo zakręcony. Drugi szereg, prawo zwrot. To zakręcenie, stuknięcie. Dobra. Cztery, podzielić na dwa. Dwa obiekty, dokładnie tak? Rodnica portu. Ten duży budynek, który mogą Państwo zobaczyć sobie na wprost. Oraz właśnie tak zwana ostbateria. Czyli właśnie ten plac wraz ze stanowiskami, które mogą Państwo zobaczyć sobie po prawej stronie, po lewej stronie. Tutaj znajdowały się cztery armaty Ring Kanone, tak zwane Ring Kanone 15 cm. Czyli armata, którą mogą Państwo zobaczyć sobie na stanowisku numer 4. Taka armata ważyła blisko około 12 ton. Strzelała pociskami ma się 56 kilo. Na odległość około 5-6 km. Żołnierze obsługujący tą armatę, bo od 6 do 8. Do góry. Idziemy? Chodźmy. Uwaga, grupa. Baczność! Baczność! Niestety czy niestety wasza przygoda na pociąg Gerharda pomału dobiegła do końca. Jednak została jedna bardzo to ważna rzecz do wykonania. A mianowicie nominacja. I kadeci, po usłyszeniu komendy do nominacji. Jeżeli wam zdrowie pozwala, klękacie na prawie koło koźnienia, tak przyklękacie, ściągacie wszystkie wykroci głowy, okulary czapki się wyciszają i po oberwaniu pałaszem w łeb krzyczycie głośno i wyraźnie ku chwale twierdzy. Co krzyczycie? Ku chwale twierdzy. Ale nie słyszę, co krzyczycie? Ku chwale twierdzy. A tylko ktoś mi się pomyli. Do dwuszeregu, dwuszereg, dwuszereg. No do dwuszeregu, już. Uwaga, grupa, baczność! Grupa, spocznij! Teraz na waszą część wystrzeli. Małe działo regimentowe. Tak zwana brytyjska sześciofuntowka. Nasze działo głośno nie bije, więc nie ma się czego bać, ale mniejszym i pieską można zakrać uszy, żeby później płaczu nie było. Grupa baczność do salotu. Stoj! Gotów! Jest! Gotów! Waluj! Jest! Waluj! Cel! Widzicie na latarnię morską? To bardzo dobrze. Cel! Jest! Cel! Ognia! Ale urwał! Waluj! Jest! Rozładuj! To przyjechał czarną skodą Maktawią. To ma ktoś problem. Grupa baczność! Teraz na czasie wiedzy, pogody, urlopów, wakacji, ciężkie będą załogi, tam koledzy sobie można pomachać. Oraz na sam koniec, na część mojej skromnej osoby, proszę głośno, trzykrotnie, hip hip! Hurra! Ale cholery miał być głośno jeszcze raz, hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip! Hurra! 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 Grupa w prawo, zwrot, brawa! A idźcie mi stąd, dziękuję za to, że rozrabiać. Klasie, bo się zarumieje za chwilę. No.